Pałac w Niwnicach, niegdyś własność Lodu Wittersheim, dzisiaj szkoła, kojarzy się oczywiście z tutejszymi zakładami wydobywczymi gipsu i anhydrytu, które przed wojną nazywały się Gipswerke. I chcielibyśmy właśnie tu, w tym historycznym miejscu, rozpocząć wędrówkę po kopalni, która nadal pracuje, której wydobycie gwarantuje pracę wielu ludziom i która to jest taką ciekawostką też techniczną. Warto chociażby odwiedzić te miejsca, które są niezastrzeżone ze względu bezpieczeństwa, zobaczyć, jak dzisiaj odbywa się tutaj eksploatacja złoża, ale też można dzięki zapobiegliwości kierownictwa tego zakładu zobaczyć, jak jeszcze niedawno pracowano tutaj, z jakich maszyn, urządzeń korzystano. Zapewne w tej wędrówce po dzisiejszej kopalni, okraszonej też wspomnieniami historycznymi, pomogą nam ci, którzy dzisiaj kierują tym zakładem, którzy odpowiadają za jego produkcję. Jesteśmy na terenie kopalni Nowy Ląd w Niwnicach. Naszym gospodarzem w tej części historycznej będzie pan inżynier Wiesław Bercik, który jest tutaj dyrektorem do spraw technicznych. I te przedmioty, które są w naszym otoczeniu, przypominają o działaniach, no dzisiaj już chyba trochę inaczej prowadzonych, ale też pokazują ten trud górniczy od strony właśnie tych starych metod, może nie aż tak wiekowych, ale jednak ciekawych. Proszę powiedzieć o tych przedmiotach coś. Tutaj akurat, gdzie się znajdujemy, mniej więcej jakieś 8 lat temu zbudowaliśmy taki mini skansen w naszym przedsiębiorstwie, żeby przypomnieć i naszym pracownikom, i ludziom, którzy nas odwiedzają, że historia wydobycia tutaj gipsu i anhydrytu na tych terenach obejmuje w zasadzie okres około 200 lat. Natomiast to, co widzimy tutaj, to są urządzenia, których już nie stosuje się w kopalni, które były stosowane i w kopalni tutaj mniej więcej w latach 50., w latach 60. Najstarszym tutaj egzemplarzem to jest ta oryginalna koliba, która pochodzi sprzed wojny, natomiast te pozostałe wozy to są wozy, które już były stosowane za czasów Polski Ludowej. Tutaj te dwie koliby, które widać, czyli ta pierwsza za elektrowozem i ta druga, to służyły do transportu gipsu. Ten zielony wóz służy do transportu materiałów wybuchowych. Popularnie górnicy na niego mówili ul, czyli w tym wozie transportowano jeszcze do niedawna materiały wybuchowe. I ostatni wóz to wóz, który służył, można powiedzieć, że on jest wielozadaniowy, to jest wóz, który służył mógł służyć do transportu ropy, jak i do transportu materiałów. W czasach powojennych kopalnia gipsu wtedy, bo to było przedsiębiorstwo państwowe kopalnia gipsu, zatrudniała woźniców, którzy transportowali urobek. Kolej to jest kwestia tak naprawdę na dużą skalę, to są lata 60., kiedy przystąpiono do głębienia wyrobisk podziemnych. I wtedy tak na dobrą sprawę, na szerszą skalę zaczął być stosowany transport szynowy. Bo tak do tej pory, to tak w przypadku wyrobiska odkrywkowego, to jest mało zasadne ze względów ekonomicznych. To tam stosowano ładowarki łyżkowe i samochody typu ZIL. Natomiast jeżeli chodzi o tą kolej, to głównie w kopalni podziemnej. Ale tutaj są jeszcze urządzenia inne. Tak patrzę na to, że ta lina, te wszystkie tutaj elementy stalowe to imponują chociażby swoją też taką mocą wykonania tego wszystkiego. Czemu ten sprzęt służył? To urządzenie to jest kołowrót albo ładowarka zgarniakowa w zasadzie, która składa się z dwóch elementów, czyli z kołowrotu dwubębnowego i ze zgarniaka. Skąd takie urządzenie tutaj? Otóż złoże nasze zalega pod kątem około 25 stopni. I generalnie po odstrzeleniu tego urobku, przy poprzednim systemie eksploatacji, jaki stosowaliśmy,
Było to niejako z góry na dół ściągane takim naczyniem do poziomu, z którego odbierały to ładowarki, ponieważ nie ma jeszcze takiej maszyny, która by pod 25-stopniowym nachyleniem mogła podjechać do góry i odebrać urobek. Stąd właśnie powszechnie były stosowane takie urządzenia. W tej chwili już nie mamy tego systemu eksploatacji. On został zmieniony na początku lat 2000 i w tej chwili wszystkie prace, które są prowadzone w kopalni związane z urabianiem anhydrytu, są pracami zmechanizowanymi, a tutaj musiał stać górnik, który za pomocą tutaj tych dźwigni uruchamiał postęp tego kołowrotu albo do przodu, albo do tyłu, czyli do przodu on był na pusto, a z powrotem wracał z urobku. Urządzenie to już jest to urządzenie przeróbcze, jest to prażarka gipsu. Ta prażarka tutaj funkcjonowała jeszcze do 2003 roku. Mieliśmy tutaj taką gipsownię. Po cóż taka prażarka? Jak wszyscy, którzy kupują gips w sklepie, wiedzą, że gips to jest suchy proszek, do którego dodaje się wody, jakąś tam szpatułką się pomiesza i on po chwili zastyga w twardy kamień. Żeby ten gips był taki, to trzeba go pozbawić wody. Naturalnie gips posiada około 18% wody w swojej masie, natomiast po wyjściu z prażarki ta zawartość wody jest około zera. I dostarczenie tej wody powoduje z powrotem przemianę tego w kamień naturalny. Ale w dalszym ciągu proces podobny jest, tylko już nie w tych urządzeniach, tak? Tak, w dalszym ciągu proces jest podobny. On jest robiony w tej hali, którą mamy tutaj po naszej lewej stronie. Mamy tam nowoczesne, opalane gazem prażarki, których wydajność jest 20-krotnie wyższa niż wydajność tego urządzenia, które widzimy. Poza tym tutaj był problem, ponieważ te prażarki były dostosowane do opalania brykietem z węgla brunatnego. W Polsce w tej chwili już nikt nie produkuje tego brykietu, a myśmy jeszcze się posiłkowali naszymi przyjaciółmi z Czech, którzy nam przez parę lat jeszcze ten brykiet do opalania tych prażarek dostarczali. Jesteśmy w dość starym zakątku zakładu, prawda? Z tego, co tak rozmawialiśmy poza kamerą, jest to część dawnego zakładu gipsworku, tak? Tak, jest to najstarsza część przedsiębiorstwa. Dwa budynki nam dokładnie pozostały jeszcze sprzed wojny. Budynki, które były własnością właśnie wtedy funkcjonującego przedsiębiorstwa gipsworka. Jest to budynek, w którym obecnie znajduje się, tak jak jest napisane, tutaj oddział gipsownia. Generalnie gipswerke to było kilkanaście dziur w ziemi, powiedzmy sobie tak, z których ten urobek przywożono tutaj na miejsce i tutaj go prażono. Niwnice, no i sam teren zakładu kopalni Nowego Lądu były miejscem ostrych starć w czasie kończącej się II wojny światowej, a z tego, co słyszymy, pan tutaj jest ekspertem od różnego rodzaju znalezisk i kopalnią też wiedzy na temat tych wojennych czy powojennych czasów. No tak, jeśli chodzi o to, to tędy właśnie przebiegała ta operacja Kolica celem od blokowania Lubania przez wojska niemieckie. Tędy szedł właśnie ten generał Remmer ze swoją dywizją pancerną Belgedivision. I tutaj właśnie zaczęły się te walki w marcu i pozostałości po nich są takie, że zostało dużo niewybuchów. Zostały spalone budynki, te niewice płonęły. Akurat tu jesteśmy, teren kopalni został zburzony całkowicie. Także po wojnie ta kopalnia została odbudowana. Ale tu w rejonie kopalni właśnie tutaj są budynki, które zostały spalone poprzez działania wojenne. I tu pozostały niewybuchy, różne wypały, broń to po wojnie. Ludzie mieli taką akcję pozbierać te wszystkie rzeczy, które leżały na wierzchu, ale to, co zostało pod ziemią, to leży do dziś dnia. I tak jak pan mówi, moim hobbym jest chodzenie, szukanie, eksploracja. Więc znajduje się różne niewybuchy, ale w tym układzie tu był taki przypadek w tym roku. Robimy rekultywację odkrywki, która już nie działa, już przestała funkcjonować. I akurat weszłem, znalazłem, oczywiście tam nie wybuchł i przyjechali panowie saperzy, to zabrali. Oczywiście wszystkiego nie znaleźli. Poszedłem sam, pokazałem im, gdzie jeszcze leżą, znaleźli resztę. To wszystko usunęli, ale między innymi trafiały się różne rzeczy, tak jak monetki,
po starych właścicielach budynków, którzy tam mieszkali w tym rejonie, czy gdzieś tam w polach coś pogubili, jakieś krzyże, odznaczenia za jakąś tam walkę, za jakieś tam prace wykonane na rzecz wtedy Niemiec, Rzeszy. No także tych artefaktów można znaleźć jeszcze wiele. Także ja posiadam parę rzeczy ciekawych, których później panu pokażę, jakie to są. No i interesuję się tym, bo ciekawy teren, bardzo dużo walk, dużo rzeczy można znaleźć, które są naprawdę ciekawe. Część rzeczy, które wiadomo, zostawiam sobie, część tam daję jako prezenty kolegom czy tam rodzinie, żeby to mieli na pamiątkę, że takie coś robię, że jest to moją pasją, że ja to lubię. To jest dla mnie odskocznia od pracy w tej chwili. Także odpoczywam od tego. Ale też działy się tutaj dramaty różnego rodzaju, prawda? Tak. To były lata 60. Tutaj akurat jak jest zakręt, jedziemy tu na Niewicę, jest po prawej stronie szkoła podstawowa. W tej chwili to był pałac dawnych właścicieli Niewic i tej kopalni. I panowie podczas wykonywania prac melioracyjnych odkopali skrzynkę, była to mina. No, po prostu chcieli zobaczyć, co to jest za pilstukać, no i po prostu nieszczęście, troje ludzi zginęło. Byli to młodzi ludzie, którzy nie byli świadomi tego, co robią. Po prostu do takich rzeczy się nie powinni zabierać. Powinni się zapytać starszych, co można, zawołać znających tematy, ewentualnie saperów, żeby takich rzeczy nie można było więcej spotkać. Po drugie, powyżej kopalni w kierunku zachodnim były prowadzone wiercenia, też najechali panowie wiertnicy do badania. Chodziło o badanie złoża anhydrytowego i wpadli na minę. Też panowie zginęli, wysadzeni przez minę czołgową prawdopodobnie, bo jednak wieża wiertnicza trochę ważyła i zostały tylko strzępy z tego wszystkiego. Także były te dwa wypadki takie naprawdę dość dramatyczne po czasach wojennych. Jesteśmy teraz w takim szczególnym miejscu. Z rozmów panów można się było zorientować, tutaj się zaczynała cała historia tego nowoczesnego Nowego Lądu. Ogromna dziura wygrzebana w ziemi, no i urządzenia, które laikowi przypominają, jak potężna potrafi być mechanika i te wszystkie sprawy związane z takimi wydobywczymi działaniami. Powiedziałbym tak, znajdujemy się przede wszystkim w miejscu Wydziału Górniczego, czyli jest to jedno z miejsc na terenie kopalni, które jest, że tak powiem, no jest takim miejscem najważniejszym, bo byliśmy wcześniej na Wydziale Przeróbki, byliśmy na Wydziale Narzędziowym, natomiast w tej chwili znajdujemy się w miejscu, gdzie znajduje się Wydział Górniczy. I generalnie no, składa on się tutaj z budynku, w którym my spędzamy swój czas jako kadra i pracownicy, którzy tutaj się przebierają, żeby zjechać do kopalni podziemnej i również ci, którzy pracują na powierzchni. No i wkoło nas widzimy urządzenia, które służą nam przede wszystkim do pozyskiwania i transportu tego urobku, który wydobywamy z podziemi. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć to o tym, co tutaj za nami, to przed sobą w głębi, praktycznie w dole, widzimy pierwszą odkrywkę, która tutaj została, że tak powiem, już po wojnie wykonana. Jest to odkrywka numer 1, z której było pozyskiwane złoże gipsu i kiedy została wyeksploatowana, na stopy tej odkrywki, czyli możemy powiedzieć na jednie, została utworzona stacja wentylatorów głównych i sprężarek powietrza, które do dziś zaopatrują, że tak powiem, w tą kopalnię podziemną, w niezbędne media dla pozyskiwania i eksploatacji tego naszego anhydrytu tutaj. No, poza tym ciągiem odstawy, który się składa z kilku przenośników taśmowych, no to przede wszystkim pierwszy z tych przenośników, że tak powiem, krótki, który jest nawiązaniem tego długiego przenośnika, wychodzi spod kruszarki młotkowej, którą widzimy tutaj przed sobą. To jest kruszarka młotkowa, która służy nam praktycznie do rozdrobnienia kamienia, który wychodzi z podziemia z kipoklatką i to jest takie kruszenie, powiedziałbym już takie, no może nie we wstępnej fazie, bo jakby cofając się do początku, musimy powiedzieć, że ten nasz anhydryt na ziemi, pod ziemią, przepraszam, jest generalnie w pierwszej fazie rozdrabiany poprzez stosowanie materiału wybuchowego.
Później tak odstrzelony kamień, który jest podawany na wysypy, jest rozkruszany wstępnie przez młoty, które są pod ziemią, natomiast następna faza kruszenia już do takiej postaci granulacji kamienia, może do tych 10 cm, jest właśnie wykonywana tą kruszarką motkową. I później praktycznie ten kamień po tej fazie przekruszenia dostaje się na przemiałownię, która jest usadowiona tam nieco dalej od nas i tam już jest rozkruszany, znaczy mielon do postaci mąki, natomiast anhydryt to takiej gorszej jakości. Po takim przekruszeniu, jakiego dokonuje ta kruszarka, jest sprzedawany też jako półprodukt, no, generalnie do przemysłu rolniczego, bym powiedział, do nawozu. Zapewne osoby, które nie mają możliwości przychodzenia tutaj, byłyby zainteresowane tymi wszystkimi maszynami górniczymi. Może też zechce Pan parę słów na temat. Oczywiście. Te maszyny, które widzimy tutaj w naszym sąsiedztwie, są to ładowarki służące przede wszystkim do załadunku i odstawy anhydrytu tutaj, że tak powiem, w rejonie tutaj wydziału naszego górniczego. Nie dokładnie w tym miejscu, bo tutaj to, że tak powiem, sprawę odstawy urobku załatwia przenośnik taśmowy. Natomiast tu jest jakby miejsce ich parkowane. Natomiast one są na powierzchni tutaj zakładu górniczego, konkretnie w obrębie wydziału górniczego. Służą do tego, że kamień przekruszony przez kruszarkę i później przenośnikami podany pod sortownię, czyli takie nasze, że tak powiem, miejsce, które nam ten kamień dzieli, służą do odstawy i przewozu tego urobku w inne miejsca kopalni, skąd w miejsca magazynowe, skąd później ten kamień jest ładowany i sprzedawany, czy to w postaci kruszonej za pomocą samochodów, które po niego przyjeżdżają, czy też odbierany taborem kolejowym, bo też w tej formie sprzedajemy kamień. To miejsce oczywiście na pewno wyglądało zupełnie inaczej, ale z tego co słyszę, tu stały gdzieś w pobliżu domy wioski. Tak, ta niecka, która została wykonana, tu jest postawiona na tej dawnej miejscowości, maszyna wyciągowa, cała wieża wyciągowa. Ten poziom szósty, który był filmowany wcześniej, był płytszy, ale w celu pozyskania surowca Polacy tą wieś zburzyli, zepchli to wszystko w dalsze miejsca, po prostu schałdowali tą całą ziemię, odkryli i wioska przestała istnieć. Bo ta wioska ciągła się od jezdni tej głównej, którą siedzi na Lwówek Śląski, przez całą odkrywkę G2, tu w kierunku lasu. To była jedna wioska i teraz po tej wiosce nie ma śladu. Jest dziura. Nie ma śladu. Jest jedna dziura, która jest zrekultywowana i teraz jest ta druga dziura tutaj. Także taki układ jest, że takie są czasy i tak to wszystko minęło. Ale teren samej kopalni, co Pan będzie pokazywał jeszcze nam, gdzie przepływała rzeka, gdzie były inne urządzenia, tak. To może tam pojedziemy w to miejsce. Może pojedziemy, pokażę, w którym miejscu był zbiornik wody do napędzania urządzeń pędnych dawnej gipsowni, tak zwane gipswerke po Niemcach. Czyli tu, gdzie my jesteśmy? Tak, tu był strumyk. Tu był strumyk, który doprowadzał wodę do stawu zbiorczego, tak zwanego zasilającego wszystkie napędy na gipsowni. No ale ten strumień musiał bardzo dużą ilość wody dostarczać, żeby te wszystkie maszyny poruszyć, prawda? No tak, woda przepływała cały czas. Kanał odpływowy również był, który odprowadzał wodę, bo woda, raz było mniej, raz więcej tej wody, nie? Ale po to ten zbiornik wybudowali tutaj zbiorczy wody, żeby ta woda im starczała na produkcję. Aha, żeby to było później ten... Cały czas woda była zgromadzona, że im wody nie brakowało. Tak, że uruchomić te urządzenia, które były napędzane poprzez kanały odpowiednie, pobudowane w ziemi. Jak kalcynownia stoi, tu był zbiornik, jak stoi firma Atlas. Tam była cały system kanałów i
tych urządzeń napędzających pędnych. A ten zbiornik to była duża jakaś taka tak, to dosyć duży zbiornik był. I teraz proszę powiedzieć, jak tu znoszono te wszystkie nowe budynki, nie było problemów? Był problem. Ja pamiętam, bo akurat tu pracowałem przy budowie tego podłoża tak zwanego, bo tu reszty nie robiliśmy, ale podłoże to należało do nas i wykopaliśmy 2 metry i była kurzawa, więc miałem mapy. Na tych mapach był zaznaczony teren, była zaznaczona kurzawa, zaznaczony ten zbiornik, że tu jest woda i tu jest podciągnięty teren. Trzeba ten teren zagęścić, umocnić, żeby jakby nie było budowla po jakimś czasie się nie rozsypała, nie zawaliła, no bo jak jest teren grządki, wiadomo o co chodzi, nie? Więc wkopaliśmy się ponad 4 metry w dół, woda została odprowadzana, żeśmy to zagęścili. Najpierw tłuczeń, wiadomo o co chodzi, później piasek, specjalne badania twardości i zagęszczenia. Że potrafiono zrobić sobie urządzenia, które wykorzystywały naturalne no, właśnie takie... Cała zasada polega na tym, że najlepsze jest źródło jakie? No, odnawialne, nie? No wiadomo, woda robi robotę i temat jest zamknięty, nie? Jesteśmy bardzo wdzięczni, że panowie zechcieli swój czas poświęcić, ale taka refleksja się w tej chwili rodzi, że tu właśnie w tej kopalni to przeszłość bardzo silnie się splata z starożytnością, prawda? Tak. To jest taki przykład prawie książkowy, jak od tych czasów wydobycia prawie takiego prymitywnego, tak bym to nazwał, do nowoczesnej kopalni. Odcinek czasu jest niewielki, a jednak bardzo wiele się tu zmieniło. Cóż, dziękujemy panom serdecznie. Również dziękujemy. Mamy nadzieję, że będziemy tu jeszcze Państwa gościć i że jeszcze zakręcimy kolejne odcinki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również.